Platforma Obywatelska, tak jak wielokrotnie mówiłem, nie ma programu, ale ona zbudowała swoją siłę na dwóch aspektach. Po pierwsze, na nienawiści do PiSu. To jest permanentna nienawiść. Z pisowcami się nie rozmawia, z pisowcami się do stołu nie, nie siada, z pisowcami nie wolno współrządzić. Kiedyś rządziliśmy z Platformą Obywatelską w Sejmikach, w powiatach. Tusk tego zakazał po przegranych wyborach ze świętym pamięci Lechem Kaczyńskim. Powiedział wówczas, od teraz wojna, wojna i jeszcze raz wojna. Prawie wszyscy, którzy głosują na Platformę Obywatelską, jak zapytasz, dlaczego głosujesz na Platformę Obywatelską, to oni nie powiedzą: Ci ludzie rozwiną gospodarkę, podoba mi się koncepcja na podatki tych ludzi, polityka prospołeczna. Polityka liberalna? Nie. Ci ludzie odpowiadają, nienawidzę PiSu, Bokaczyński bo i tak dalej. To jest socjotechnika, to jest manipulacja ludźmi, szanowni państwo. Drugi aspekt, dlaczego ludzie głosują niestety na Platformę Obywatelską? Bo Tusk im wmówił, że oni są elitą. Zawsze TVN wyborcza budowała takie środowisko elity intelektualnie. Zrobili definicję elity. Musisz czytać wyborczą, oglądać TVN, głosować na Platformę i nienawidzić Kościoła. To jest, Szanowni Państwo, pustka, to jest manipulacja. Jesteś elitą, kiedy masz wartość, kiedy masz w sobie dobro i potrafisz tą wartość przekazywać innym. Wtedy jesteś w jakimś sensie elitą, a nie jak nienawidzisz innych.